święta Bożego Narodzenia obfitują w wiele tradycji, które umilają nam czas upamiętniający narodziny Jezusa. A niektórym z nich przypisujemy nawet niezwykłą moc. Strojenie choinki, przygotowanie akurat 12 potraw, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, łamanie się opłatkiem, pozostawienie wolnego miejsca przy stole dla niespodziewanego gościa. W obliczu wojny w Ukrainie to właśnie to symboliczne wolne miejsce wydaje się mieć znaczny wymiar w rodzinach, które pod swój dach przyjęły mieszkańców Ukrainy. Szanowni Państwo, przyszło nam żyć w niezwykle trudnych czasach. Nie będę tu przytaczał problemów, których jest mnóstwo, jednak sięgając do przeszłości i tego, jak wiele problemów już jest naszą historią, wierzmy, że jeszcze będzie dobrze. Jak mówił Jan Paweł II, niech ten świąteczny czas będzie dla nas chwilą odpoczynku od problemów. Bądźmy otwarci dla drugiego człowieka, spędźmy cudowne chwile z naszymi rodzinami. Niech to będzie czas spędzony w atmosferze radości, miłości i życzliwości. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu tak tradycyjnie przede wszystkim zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, a zbliżający się nowy rok niech przyniesie spokój, stabilizację i wiele okazji do realizacji zamierzeń zarówno zawodowych, jak i w życiu osobistym. Życzę wszystkim zadowolenia z tego, co się ma. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.